Dzień dobry Państwu, nazywam się Roman Kom, jestem radcą prawnym. Witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu Prawo na co dzień. Współautorka audycji, zarazem Państwa i moim gościem jest tu obecna w studio pani adwokat Katarzyna Wróbel-Koczułap. Dzień dobry. Tematem dzisiejszej audycji jest spółdzielczość, a jeszcze bardziej precyzyjnie spółdzielczo-lokatorskie i spółdzielczo-własnościowe prawo do lokalu i możliwość zmiany tych praw na prawo własności. Cóż, co to jest, zacznijmy od tego, co to jest spółdzielnia. Jest oczywiście to osoba prawna, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku, co to takiego jest ta osoba prawna i skąd się wzięła i kiedy ją wymyślono. Spółdzielnie powstały w lat XIX wieku, ogólnie rzecz biorąc. Czym się różnią od poprzednio istniejących i dotychczas istniejących spółek? Ano tym, że w spółce, obojętnie już której, tak, głosuje się kapitałem, czyli udziałem w kapitale spółki. Czyli ten, kto prowadzi do spółki więcej kapitału, ma więcej głosów i może decydować bardziej. Jego głos jest ważny, ważący na losy i na decyzje organów spółki i losy spółki. A teraz w spółdzielni jeden członek, jeden głos, czyli demokracja, dyskusja, tyle. Wszyscy ci, którzy zajmują się historią spółdzielczości i prawa ewentualnie, to pamiętają, że taka była sobie deklaracja z 1840 roku z angielskiego miasta Rochdale, która daje podstawy do funkcjonowania spółdzielni. Ale wbrew pozorom, taka naprawdę pierwsza spółdzielnia funkcjonująca długo i przez długi okres czasu całkiem dobrze powstała wcale nie w Anglii, a w Polsce. Oczywiście o tym już nikt dzisiaj nie pamięta, ale w historii Polski znaczącą rolę zarówno w rozwoju gospodarki, jak i w rozwoju edukacji odniósł pewien ksiądz. Nazywał się Stanisław Staszyc. No i ksiądz Staszyc był właścicielem 8 wsi w okolicach dzisiejszego Chrubieszowa. W roku 1808 wpadł na pomysł, że uwolni swoich, będąc jego własnością, chłopów od pańszczyzny, od niewoli. Da im na własność zarówno te kawałki gruntu, które dotychczas użytkowali na potrzeby własnych rodzin, aby móc skromnie żyć, ale podzieli folwarki na te rodziny chłopskie, ale nie do końca. Gdyż część gruntów rolnych, młyny, stawy, takie rzeczy, uczynił mieniem wspólnym, no i trzeba było ustanowić zarząd. No i głosowanie już było na zasadzie jeden właściciel, jeden głos, czyli głosowało się kapitałem. Czyli to była pierwsza w tym momencie zręby spółdzielni. Spółdzielnia po nazwie Towarzystwo Chrubieszowskie Rolnicze funkcjonowała aż do roku 1948, dopóki wszystkie spółdzielnie w Polsce nie zostały na skutek decyzji świeżo powstałej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej likwidowane. No i dzisiaj o tej pierwszej spółdzielni w Polsce, a zapewne i w świecie, nikt już nie wie. No a teraz wróćmy do spółdzielczości mieszkaniowej. Taka spółdzielczość zaczęła powstawać w Polsce po I wojnie światowej w latach 20., ale mówimy o czasach znacznie nam bliższych, czyli po 56 roku sytuacja mieszkaniowa w miastach była katastrofalna. Państwo utrzymywało 600-tysięczną armię, musiało dalej intensywnie rozbudować przemysł zbrojeniowy, a mieszkać nie było gdzie, a coraz więcej ludzi z miast, ze wsi wędrowało do pracy, do miast. No i ktoś wpadł na pomysł, tam na poziomie 58 roku, 1958 roku, że zbudujemy część konieczności finansowania rozwoju miast, czy budowy mieszkań, przerzucić na naszych Kowalskich. No i w ten sposób wymyślono, że zrobi się to przy pomocy spółdzielczości i część mieszkań będzie tak zwanych lokatorskich. Wtedy wystarczy wpłacić 10% wartości
potencjalnego kosztu, potencjalnej koszty budowy lokalu. Część będzie tak zwana własnościowa, wtedy się płaci 20%. Na całą resztę kredytował bank ustawy PKO BP. No wtedy był tylko bank państwowy, więc nie było tego jeszcze dodatku bank państwowy. Koszty kredytu były wtedy niskie. Kredyty, jak widać, były duże. Zasada była taka, że członek spółdzielni musiał ten kredyt w ciągu 30 lat spłacić ratami. Jeszcze do połowy lat 60. było tak, że ktoś, kto się decydował na to mieszkanie tak zwane własnościowe, to tak naprawdę w ciągu kilku miesięcy od wpłaty 20% wartości potencjalnej koszty budowy dostawał to mieszkanie. Dostawał, bo wtedy się nic nie kupowało lub prawie nic. Wszystko można było ewentualnie dostać. No a teraz wróćmy do tego, co to jest spółdzielcze lokatorskie mieszkanie, prawo do mieszkania. Tak? To jest, tak najprościej Państwu wyjaśniając, to nie jest to samo, co prawo własności. Tutaj najbardziej spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest zbliżone np. do umowy użytkowania albo umowy najmu. Z tym, że taka podstawowa różnica między spółdzielczym lokatorskim prawem a na przykład umową najmu jest taka, że umowę najmu w określonych wypadkach jedna czy druga strona mogła wypowiedzieć. A tutaj przy spółdzielczym lokatorskim prawie do lokalu mieszkalnego, to wprawdzie mógł tutaj członek spółdzielni ze spółdzielni wystąpić, tak? No i wtedy ale wiadomo. To była jego wola. To była jego wola. Ewentualnie tutaj w skrajnych przypadkach spółdzielnia mogła wystąpić do sądu o stwierdzenie, że to lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasło. Ale tylko wtedy, gdy członek spółdzielni dał do tego bardzo duże podstawy. Dokładnie. Czyli albo zachował się bardzo głośno i brzydko, tak, w stosunku do innych lokatorów, albo po prostu nie płacił. Dokładnie. Tutaj spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu inaczej niż prawo własności, czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, nie może być zbyte. Nie przechodzi na spadkobierców, czyli nie podlega dziedziczeniu. Tutaj inaczej troszeczkę jest przy wkładzie tym budowlanym, ale o tym za momencik powiemy. I też spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu nie podlega egzekucji. No, bo nie jest to prawo rzeczowe. Tak. Tak? Czyli nie jest to prawo, które opisane jest w tej części kodeksu cywilnego, który dotyczy własności. Co dalej? Bo tu jeszcze mamy tutaj bardzo sporo jeszcze innych różnic w stosunku do prawa najmu czy użytkowania, tak? Pani mecenas mówiła, że to nie podlega dziedziczeniu. No, nie podlega, tak, ale na przykład małżonek zmarłego członka spółdzielni, który miał spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, może po śmierci swojego współmałżonka, który był członkiem spółdzielni, jeżeli ten nasz współmałżonek jeszcze za życia członka spółdzielni do tej spółdzielni nie przystąpił w charakterze członka, a mógł, ma prawo domagać się, aby to prawo, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, które przysługiwało jego zmarłemu małżonkowi, teraz na mocy po prostu artykułu, tutaj na przykład mamy wyświetlony artykuł 14, żeby spółdzielnia to prawo przepisała na tego współmałżonka zmarłego członka spółdzielni, tak? Mamy tu jeszcze w artykule 2, ale pamiętam, ustawę o spółdzielniach, zapis osoby bliskie. Tak. Który to zapis jest zupełnie inny, znaczy niż z kodeksu cywilnego by przy umowie wynikał. Najmu. Tak, niż przy umowie najmu z artykułu 691. W każdym razie z wyjątkiem osoby niespokrewnionej, która mieszkała z członkiem spółdzielni, wszystkie pozostałe osoby bliskie, czyli krewne, no, pierwszego i drugiego stopnia pokrewieństwa, mogły nie mieszkać ze zmarłym członkiem spółdzielni, a też domagać się przeniesienia na nich spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Teraz jak to prawo powstaje? W czasach słusznie minionych, czyli do połowy lat 90. powstawało w ten sposób, że ktoś wpłacał te 10% wartości kosztorysowej przyszłego lokalu,
stawał się członkiem spółdzielni mieszkaniowej i dostawał od zarządu spółdzielni mieszkaniowej dokument o nazwie przydział, w którym określano, który lokal on obejmie. Dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj spółdzielnia mieszkaniowa, jeżeli ma zawrzeć umowę na spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu z kimś, tak, z jakimś członkiem spółdzielni, to zawiera to umowę w formie aktu notarialnego. Czyli tak, jakby to było prawo własności, choć mimo, że to prawem własności nie jest. Ale ustawa tak stanowi. I teraz pani mecenas już napomknęła jeszcze jednej rzeczy, mianowicie trzeba wyraźnie rozróżnić pomiędzy prawem do spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, czyli prawem do lokalu, a wkładem budowlanym. Tak, ponieważ może być taka sytuacja, że to może posłużę się przykładem, bo będzie Państwu najłatwiej zrozumieć. Był sobie na przykład pan Jan Kowalski, który był żonaty, zmarł. Małżeństwo miało dwóch synów, z czego jeden nie dożył śmierci swojego ojca, czyli w krąg spadkobierców wchodzi nam żona po panu Janie Kowalskim, dajmy na to na przykład pani Marianna, wchodzi nam drugi syn, na przykład Wojciech, i wchodzi wdowa po tym drugim zmarłym synu i dwoje wnucząt, tak? No i w tym momencie mamy taką sytuację, pan Jan był członkiem spółdzielni, było spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu i pani Marianna jako żona wystosowała prośbę do spółdzielni, ponieważ za życia męża nie wstąpiła w poczet członków, do tego, aby to spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu teraz było przeniesione na jej rzecz. Spółdzielnia mówi, dobrze, nie ma problemu, ale poprosimy o oświadczenie odnośnie tego, że pani jest jedynym spadkobiercą, bo tutaj właśnie chodziło o ten wkład budowlany. No i co się okazało? Okazało się, że pan Jan nie zostawił testamentu, wobec czego doszło nam do dziedziczenia ustawowego, czyli po nim dziedziczyła żona, dziedziczył ten pozostały przy życiu syn i dziedziczyła synowa i dwie wnuczki. No i w tym momencie mamy taką sytuację, że ten syn pozostały przy życiu zrzekł się swojej części spadku na rzecz swojej matki, ale już wdowa po drugim zmarłym synu powiedziała, że no ona się tego prawa nie zrzeka. Tak, no mam dwoje małych dzieci, prawa do wkładu, więc spółdzielnia powiedziała, wystosowała pismo do pani Marianny, że okej, nie ma problemu, w poczet członków spółdzielni panią przyjmujemy, będzie pani przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, ale przez to, że pani synowa domaga się tutaj wypłaty swojej, przypadającej na nią wedle spadkobrania części z tego wkładu budowlanego, tak, to droga pani Marianno, proszę w tej części uzupełnić ten wkład budowlany. No, tak jest, prawda? Twarde prawo, ale prawo. Cóż, natomiast dwa słowa o tym, czy można zamienić spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu na własność? No można, tak? A dzieje się to dość często. Tyle, że punkt pierwszy, należy wziąć i spłacić kredyt w całości. B. Nie można mieć żadnych zaległości w stosunku do spółdzielni mieszkaniowej z tytułu bieżących opłat. No i kolejny problem. Część tych spółdzielczy lokatorskich praw do lokalu w dzisiejszych, w ciągu ostatnich kilkunastu lat powstała, no w skrócie mówiąc, na zasadzie dofinansowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego, tak? I część tego kredytu przyznanego przez BGK na budowę tych mieszkań państwo umarza. Więc jeżeli chcemy takie mieszkanie wykupić, to musimy w tym momencie tą część umorzonego kredytu przez także spłacić. I na konto spółdzielni mieszkaniowej, a spółdzielnia mieszkaniowa przelewa je to pieniądze na konto BGK. No po to, że państwo, które ułatwiło nam nabycie tego, znaczy wybudowanie lokalu mieszkalnego, no, nie ponosiło strat. Tak? A tutaj co jeszcze musimy powiedzieć, bo tak jak wcześniej widzieliśmy na planszy, tą definicję osoby bliskiej, to fakt faktem,
w przypadku śmierci członka spółdzielni może się okazać, że więcej niż jedna osoba wystosuje do spółdzielni wniosek o to, aby to... Ja jestem bliski. Jestem osobą bliską, tak, wobec czego przysługuje mi prawo do domagania się, abym to ja teraz za tego zmarłego członka spółdzielni wstąpił w te prawa. No i jeżeli takie uprawnienie te osoby bliskie wchodzące tutaj w krąg, wchodząc tutaj w krąg osób wymienionych w artykule drugim, mają rok, jeżeli dobrze pamiętam, od chwili śmierci członka spółdzielni na zgłoszenie takiego roszczenia do spółdzielni. I jeżeli spółdzielnia dostanie więcej niż jedno takie zgłoszenie, to ona sama decyzji w tym temacie nie może podjąć. Wobec powyższego tutaj taki wniosek jest kierowany do sądu. Znaczy te osoby muszą, spółdzielnia tak. Mówi tak, ja nie mogę wybrać, a was jest troje, czworo, szesnaścioro, tak. To wy musicie podjąć decyzję albo dobrowolnie, jak się nie możecie dogadać. To zapraszamy do sądu i wtedy zapraszamy z decyzją sądu, tak. To wówczas zawrzemy stosowną umowę. My prosimy o postanowienie sądu mówiące o tym, który z was wstępuje tak. W prawa członka. Tak, i tutaj sąd będzie badał różne przesłanki. I stopień pokrewieństwa między domagającym się na wstąpienie tak, do tego prawa i tutaj po prostu te wszystkie osoby, które taką chęć wyrażają, kto był najbliższy, kto ma jaki stan majątkowy, kto pomagał osobie zmarłej. Na przykład, kto mieszkał. Bo czasami zdarza się tak, że mimo różnego stanu majątkowego, to będzie na przykład mąż albo córka czy syn, którzy po pierwsze stale zamieszkiwali, po drugie wchodzą w krąg spadkobierców ustawowych, po trzecie będą spełniać jeszcze kilka innych, no może nie warunków, ale biorąc pod uwagę kryteria bliskości, to sąd może się kierować właśnie czy stopniem pokrewieństwa, czy różnymi innymi rzeczami, czy po prostu nawet to, że ktoś mieszkał w tym mieszkaniu przez jakiś czas, dajmy na to na przykład tutaj będzie dziecko osoby zmarłej, no to jeżeli będziemy mieli dziecko osoby zmarłej, które mieszkało w tym mieszkaniu z tym członkiem spółdzielni przez x lat swojego życia, a będzie na przykład tutaj próbowało wstąpić jeszcze rodzeństwo osoby zmarłej, które no poza tym, że było rodzeństwem, to z tym mieszkaniem za wiele wspólnego mieć nie będzie, to raczej sąd się będzie skłaniał ku temu, że im bliższe pokrewieństwo, dłuższy okres zamieszkania, dokładnie, to właśnie taka osoba może to prawo na zasadzie słuszności, pierwszeństwa nabyć. Bardzo słuszności. Cóż, mówiliśmy już o tym, że oprócz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu powstało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. I to już jest prawo rzeczowe. To ograniczone. Ograniczone, ale rzeczowe. Tak. Czyli zbliżone, jak sama nazwa wskazuje, do własności. Co to znaczy? Można je dziedziczyć. Sprzedać, kupić, zamienić, dziedziczyć. Podlega egzekucji, niestety. Niestety komornik może po niej też sięgnąć. Czyli w zasadzie wszystkie prerogatywy pełne, niby pełnej własności, więcej. Prawo spółdzielcze lok własnościowe, mieszkanie objęte tym prawem, może mieć założoną księgę wieczystą, lokalową, tak, wyłączoną z budynku i z księgi budynkowej i tamto prawo własnościowe, prawo do lokalu może być wpisane. W zasadzie większej różnicy między pełną własnością, nazwijmy to w cudzysłowie hipoteczną, a tym ograniczonym prawem rzeczowym, no nie ma tak naprawdę, prawda? Tyle, że żeby nabyć pełną własność, to musimy ponieść koszty 100% wartości mieszkania, tak? Musimy to mieszkanie po prostu kupić. Natomiast nabywano te spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu, wpłacając tylko część wkładu budowlanego, a później spłacając kredyt. No i oczywiście jest rzeczą, że ktoś, kto ma ten tytuł własnościowego prawa do lokalu, to może w każdej chwili po rozliczeniu się ze spółdzielnią, spłacie kredytu i nieposiadaniu żadnych długów wobec spółdzielni, powiedzieć spółdzielni hop, hop, a teraz ja chcę mieć tytuł, pełen tytuł prawny do tego lokalu. No jeżeli nie ma żadnych zaległości, no to nie ma żadnych powodów, żeby mu powiedzieć nie. Oczywiście to nabycie także musi mieć formę aktu notarialnego. Znaczy tak, w dawnych czasach także spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nabywano na podstawie przydziału,
Tak, lokatorskie. No, taki był tylko dokument. Dzisiaj oczywiście, żeby je przenieść w własność do tego prawa, no to potrzebny jest pełny akt notarialny. Jeżeli chcemy zmienić spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu na pełną własność, pełen akt notarialny, zgodnie z zasadami, co prawo rzeczowe, to pełny akt notarialny. Tyle znowu w bardzo wielkim skrócie o spółdzielniach, spółdzielczości i umowach dotyczących lokatorskiego i własnościowego prawa do lokalu. Jak zwykle powiem, że jeżeli macie Państwo do nas pytania w tej materii, to prosimy o maile na adres internetowy telewizji w Skorzelcu. Dziękujemy pięknie. Do widzenia.